Przede wszystkim na pewno nie wiem, jak mam widzieć teraz współpracę Boxdela z Sylwkiem po tym, co się wydarzyło. Jesteśmy już po Gali Move 2, a z nami Izak, siemka. Cześć, dzień dobry. Mecz finałowy niestety przegrany, ale trzeba przyznać szczerze, że to był naprawdę świetny mecz. Daliście z siebie bardzo dużo, oddaliście serducho, jak wrażenia po meczu, mimo że no nie wygrany. No wiadomo, że jest jakiś taki ból, że się nie udało wygrać, ale myślę, że i tak było wokół tego dużo takich pozytywnych emocji, nie? I my jako ekipa, tak czułem, że kurczę, tworzymy taką naprawdę fajną paczkę i to było super uczucie. I przy tym pierwszym meczu, i przy tym drugim, to było tak, że motywowaliśmy się nawzajem, wiesz, walczyliśmy ramię w ramię, żeby strzelać bramki, iść do przodu. Wiem, że daliśmy super widowisko, że kibice się dobrze bawili przy naszym meczu i to jest tak naprawdę najważniejsze, wiesz. Tutaj też chodziło o to, żeby się dobrze bawić, żeby promować piłkę wśród młodych ludzi, a myślę, że akurat jeżeli chodzi o promocję piłki wśród młodych, to my żeśmy tutaj zrobili najwięcej po prostu. I przy tym pierwszym meczu to było naprawdę fajne starcie i przy tym drugim jeszcze więcej wrażeń, także wydaje mi się, że wypełniliśmy tutaj swoje zadanie. Właśnie mieliście cały sektor wiernych kibiców, którzy skandowali, że chcą jeszcze jednego gola, skandowali bez waszą nazwą drużyny. To pomagało, gdzieś tam dodawało energii, nawet jak się nie chciało, nawet nie mieliście sił, to dodawało tych adrenalinki? Oj, na 100%. Ja naprawdę muszę powiedzieć, że kibice tutaj na arenie Gliwice to po prostu spełnili moje marzenie, nie? Bo zawsze gdzieś tam byłem dzieciakiem, grałem na podwórku, marzyło mi się, żeby być takim, wiesz, jak Eric Cantona najpierw, później Alessandro Del Piero, wiesz. I kurczę, wiadomo, że to nie był taki typowy mecz na pełnowymiarowym boisku, gdzieś widzę mistrzów czy coś, ale myślę, że to był taki zalążek tego, co kiedyś chciałem czuć. Także dziękuję serdecznie kibicom, bo ta atmosfera naprawdę zagrzewała do walki, a przede wszystkim tak czułem, jak słyszałem to jeszcze jeden, czy jak strzeliłem gola i słyszałem te brawa, albo jak podam raz z piętki do Krzysztofa, to naprawdę to było super uczucie słyszeć tych kibiców. Rozmawialiśmy też z Paszą przed chwilką, powiedział, że po tym pierwszym meczu no lekka suszarka jednak w szatni była, że przyszedł i powiedział, że zagraliście no nie na miarę waszych możliwości. Ojej, przepraszam. Spali epety chyba. No. Tak, znaczy na pewno, wiesz, my sobie nałożyliśmy taką presję, że musimy wygrać 14-0 przynajmniej. Bo widzieliśmy, że tam ekipa Gen Z wygrała bardzo wysoko, a chcieliśmy po prostu jednym meczem wejść do półfinału. Dlatego każdy chciał tam strzelać bramki, było za dużo indywidualnej gry i później sobie też żeśmy to umówili, że kurczę, dobra, próbowaliśmy, nie udało się, teraz gramy po zwycięstwo, nie po bramki i musimy więcej współpracować, jeżeli mamy wygrać. No i na pewno zagraliśmy dużo, dużo lepszy mecz. Szkoda, że straciliśmy tyle głupich bramek po stratach, czy z rzutu wolnego, czy gdzieś ta piłka się jakoś toczyła raz do bramki. No ale taka jest piłka, nie? Jakby różne się bramki traci, my straciliśmy takie. Tam nasi rywale oczywiście zagrali też bardzo fajne spotkanie i też byli bardzo fajną paczką, wydaje mi się, na boisku. Taką bardzo zgraną, dopełniającą się, także mecz był wyrównany, no ale wygrał lepszy. Gala galą, widowisko widowiskiem, ale muszę zapytać, co dalej z Izakiem jako postacią internetową, bo na jednym z live'ów zostaje zapytany, czy wyobrażasz sobie kontynuację Goats i powiedziałeś, że tak, ale raczej nie w obecnym składzie. I teraz, jak można do tego podchodzić? Czy mówisz o Goats bez ciebie, czy bez innego członka zespołu? Wiesz co, no, przede wszystkim my sobie musimy o tym porozmawiać. No, przede wszystkim na pewno nie wiem, jak mam widzieć teraz współpracę Boxdela z Sylwkiem po tym, co się wydarzyło. Więc musimy porozmawiać na pewno wspólnie o tym wszystkim, co się dzieje ostatnio w internecie i gdzieś tam wspólnie podjąć działania. Tak? Ja też nie chcę mówić dokładnie o sobie. My musimy porozmawiać na pewno przede wszystkim z chłopakami i też chcę usłyszeć od nich, jaki oni mają plan i co chcą robić dalej. Na live'ie po tym, jak Sylwester opublikował ten film, to też zapytali go o ciebie między innymi i powiedział, że jesteś bardzo przybity i czy to nie jest też tak, że troszeczkę jakby najbardziej oberwałeś ty jako osoba, która no, była też trochę postronna i nagle wszystko, co się dzieje, też uderza w ciebie. Też trochę tak, jakby to ująć, stoisz sobie z boku i nagle dostajesz rykoszet. Nie, no jakby najbardziej dostał Boxdel w tym wszystkim. Nie? Oczywiście. To, wiesz, to bezapelacyjnie. Ja wiesz, ja jakby stoję sobie tutaj obok, ale też ludzie raczej mnie wspierają. Nie wiadomo, że jest dużo takich dziwnych, negatywnych bardzo wiadomości. Po prostu jest, gdzie ludzie syczą jadem i to jest przykre, ale takie są czasy też, że po prostu ludzie lubią widzieć, mam wrażenie, czasem jak świat płonie i chcą wbijać te szpileczki, co na pewno jest przykre, ale
Ale wiesz, ale na szczęście powiem ci, że przez całą swoją karierę budowałem ten swój wizerunek, budowałem tą moją całą działalność, nie? I to jest dla mnie mega ważne, że kurczę, są ludzie, którzy mnie wspierają niezależnie od tego, co się dzieje i wierzą we mnie, no nie? Poznali mnie przez te lata, wiedzą, jaki jestem, wiedzą też, co ja czuję. Także to jest takie bardzo motywujące i dla mnie piękne, że faktycznie przez tyle lat ludzie mnie poznali, wiedzą kim jestem i w trudnych czasach też mnie wspierają bardzo. To jest dla mnie naprawdę mega ważne. To jeszcze na koniec cię zapytam o samą jakby atmosferę w waszej willi, bo Sylwek powiedział, że już Boxdel jakiś czas temu się wyprowadził. Czy wy, mieszkając razem ze sobą, tam wiadomo, że mieszka bardzo dużo osób, mogłeś odczuć, że coś naprawdę się zbiera dużego, że zgromadzą się czarne chmury, czy raczej na co dzień nie było aż tak tego widać? Nie, wydaje mi się, że nie, że to była raczej kwestia tego, że po prostu Boxdel chciał też zamieszkać ze swoją ekipą, mieć trochę po prostu prywatności, jakby to jest dorosły facet, prawda, więc wcale mu się nie dziwię, więc to zupełnie nie było gdzieś tam tym spowodowane, nie? Ja też się byłby kompletnie nie spodziewałem tego, co nastąpi. Gdzieś usłyszałem, nie wiem, może miesiąc przed publikacją tego materiału, że Sylwek już gdzieś tam robi research, że szykuje materiał, ale tu była mowa raczej tylko o Stew. Także się nie spodziewałem zupełnie, że tak to pójdzie tak naprawdę. No jak poszło, no to wszyscy widzieli. Dzięki, nie zatrzymujemy. Dzięki bardzo. Dzięki serdecznie.